Dobry, dzień dobry. Moi drodzy, jest dzisiaj piątek, a to znaczy, że kończymy kolejny tydzień. I to trochę smutek, dlatego że przez dwa dni się nie będziemy widzieli, w sensie w 6 rano. Ale też radość, no bo to oznacza, że już za dwa dni, za 48 godzin będzie niedziela, czyli będzie super. W związku z tym zakrzyknijmy. Moi drodzy, moi kochani, witajcie bardzo, 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 najbardziej na świecie serdecznie w kolejnym naszym odcinku. Tym bardziej się cieszę, że to jest odcinek piątkowy, czyli jak wiecie, odcinek pandziowo-słowo-bożowy. Oczywiście nie cieszę się dlatego, że jest pandziowy, tylko dlatego, że jest słowo-bożowy. Słowo-bożowy, co ja w ogóle wymyślam? W sensie będzie dzisiaj cytat genialny, no bo będzie z Pisma Świętego, a to są najlepsze cytaty ever świata. Kochani, jak na piątek przystało, jak widzicie, jest pandzioch, ale chciałbym pandziocha przedstawić tym razem, dlatego że jest pandzioch bardzo szczególny. Tutaj, żebyście go dobrze widzieli. Widzicie, taki pandzioch z takim małym pandziochem. Byli mnie ostatnio odwiedzić tacy przemili ludzie i mi podarowali tego pandziocha. To nie jest pandzioch podróżny. Jak jeżdżę w podróże, to muszę brać takiego mniejszego i giętkiego, żeby go można było pozwijać, ale ten jest taki miejscowy. Z dzieckiem zresztą, więc to trzeba tak ostrożnie. Strasznie fajny. Bardzo dziękuję za tego pandziocha. Aczkolwiek błagam, nie przesyłajcie mi już nowych pandziochów, bo to się już po prostu nie mam gdzie tego pomieszczać. Moi drodzy, skoro był taki pandzioch, to jeszcze szybki pandzioch filmowy. Skoro był już pandzioch filmowy, to oczywiście wreszcie zróbmy to, co mamy zrobić, czyli to, po co się dzisiaj spotkaliśmy. A spotkaliśmy się dla cytatu biblijnego. Proszę, posłuchajcie, jakie mam dla was dzisiaj zdanie. Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten, kto czyni dobro, jest z Boga. Ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział. Moi kochani, w związku z tym cytatem dzisiaj, bo on jest w ogóle strasznie taki bogaty i można by z niego wyciągnąć bardzo dużo jakby kierunków, ale chciałbym, żebyśmy na dwie rzeczy jakby spojrzeli w nim. Jedną taką trochę o nas, a drugą trochę o nas i o innych. Jaka jest o nas? Kochani, ten, kto czyni dobro, jest z Boga. Co to znaczy? Czasem byśmy chcieli, żeby było w nas światło Boże. Czasem. Myślę, że w ogóle zawsze powinniśmy to chcieć. Bardzo byśmy chcieli, żeby ludzie w nas widzieli coś niezwykłego i to, od kogo pochodzimy. Jest bardzo prosta recepta na to, kochani. Ten cytat mówi po prostu to, jak to mówię, jak krowie na rowie. W sensie, jeżeli chcesz, żeby było widać w tobie Boga, jeżeli chcesz być do Boga podobny, jeśli chcesz jaśnieć Bożym pięknem, jeśli chcesz, żeby Bóg się z ciebie wylewał, czyń dobro. Kochani, pomyśl o tym w takim kluczu. Zawsze, kiedy robimy dobro, to ludzie spotykają Boga. To jest to, co powiedział Pan Jezus, że to, jacy jesteście względem innych, to jakby jesteście tacy jakby jako świadectwo dla mnie, w sensie o mnie, że aby ludzie widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. To jest dokładnie to. Kochani, najlepszym sposobem ewangelizacji, oczywiście poza głoszeniem, mówieniem, argumentowaniem, to jest wszystko w ogóle strasznie ważne, ja tego absolutnie nie neguję, ale najlepszym sposobem głoszenia jest bycie kimś, kto okazuje dobro, bezinteresowne dobro, dobro, które potrafi zrezygnować z siebie, które jest w stanie coś poświęcić i tak dalej. Kochani, mamy dzisiaj piątek, czyli dzień, kiedy Bóg nam wylał, no chyba po prostu kulminację swojego dobra, nie? Kiedy oddał za nas życie, kiedy powiedział: wszystko łącznie z własnym życiem jestem w stanie stracić, dlatego że was kocham. Po prostu piątek to jest kulminacja dobroci, to jest kulminacja miłości. To nie jest dzień smutku, chociaż ja wiem, że oczywiście bardzo żałujemy tego, że Pan Jezus musiał cierpieć i że umarł, ale de facto to jest dzień po prostu kulminacyjny w dobroci, w sensie w zobaczeniu, jak Bóg jest dobry, jak Bóg nas kocha, jak daleko się posunął w okazywaniu dobra. I kochani, o tym jest ten cytat, żebyśmy dzisiaj zrobili taki dzień, żeby ludzie zobaczyli Boga przez nas, a zobaczą nawet nie wtedy, kiedy im wytłumaczymy coś. Chociaż to oczywiście ważne. Nawet nie wtedy, kiedy im coś powiemy, tylko wtedy, kiedy doświadczą od nas dobra. Doświadczą dobra, doświadczą Boga. Tam, gdzie jest dobro, tam musi być Bóg. A to znaczy, że Bóg jest też obecny. To jest bardzo też ciekawa myśl. We wszelkim dobru na świecie. We wszelkim. Po prostu każde dobro od Niego pochodzi. Jeżeli ktoś jakieś dobro komuś wyświadcza, to u początku tego dobra zawsze jest Bóg. On się tam objawia. Ale jeszcze, kochani, druga rzecz. Ten zaś, kto czyni źle, nigdy nie widział Boga. I to zdanie oczywiście można rozumieć na dwa sposoby.
że jakby jeżeli ktoś twierdzi, że Boga zna, a robi źle, jeżeli ktoś twierdzi, że jest wyznawcą Boga, a czyni zło, to mówiąc krótko, oszukuje, jest hipokrytą. Tylko że nie w taki sposób, to jest oczywiście prawda o tym zdaniu, ale nie tylko w taki sposób chciałbym, żebyście na to popatrzyli. Bo to zdanie mówi też coś innego. Mówi tak, że skoro ludzie czynią zło, to znaczy, że tak naprawdę nigdy nie spotkali Boga. Że gdyby go spotkali, to by tego zła nie czynili. Kochani, mnie to bardzo uczy jakby innego sposobu patrzenia na ludzi. Że staram się czasem dostrzegać, staram się dostrzegać, że jeżeli ktoś czyni jakieś zło, nawet szczególnie może mnie, to widzę, on nie zna Boga. On dlatego to robi, bo nigdy Boga nie spotkał. I kochani, bardzo wielu ludzi, którzy czynią zło na świecie, a pewnie w ogóle wszyscy, którzy wojują na przykład z Panem Bogiem też, dlatego że Go nie znają, dlatego że nie wiedzą, kim On jest. Do mnie czasem, jak przychodzi ktoś na przykład niewierzący, czasem mi się zdarza gadać z ludźmi, którzy są ateistami albo poszukującymi i mówią mi o swojej niewierze. I ja zawsze do nich mówię, słuchaj, opowiedz mi o Bogu, w którego nie wierzysz, w sensie, w jakiego Boga nie wierzysz. I oni mi mówią o tym Bogu. Ja mówię, słuchaj, jeżeli to tak jest, to ja też jestem ateistą. W takim sensie, w tego Boga, o którym mówisz, to ja też nie wierzę, naprawdę. Jeżeli Bóg jest kimś takim, o kim mi opowiadasz, że On jest, to ja nie wierzę w Niego. Jesteśmy razem ateistami. Dlatego, że ludzie bardzo często, no właśnie, nigdy Go nie widzieli, nigdy Go naprawdę nie poznali, dlatego w Niego nie wierzą, no bo w kogoś takiego nie ma co wierzyć, bo On jest jakiś bardzo dziwny, taki wymyślony przez ludzi, często bardzo zły i w ogóle jakiś straszny. I w takiego Boga nie ma co wierzyć. I ludzie często są tacy, jacy są, dlatego, że nie poznali nigdy prawdziwego Boga, nie spotkali Jego dobroci, miłości, czułości, fantastyczności i tak dalej. I kochani, nie chodzi mi to oczywiście o żadne rozmywanie zła na świecie. Tylko czasem warto spojrzeć, że ktoś coś czyni dlatego, że on naprawdę nigdy nie spotkał Boga. Mówi coś na przykład przeciwko Bogu, bo Go nigdy nie widział, bo nie ma doświadczenia spotkania z Bogiem. I to, myślę, naprawdę zmienia perspektywę. Kochani, zróbmy ten dzień dzisiejszy dniem dobroci. No tak jak, kurczę, każdy, nie? Żeby dzisiaj ludzie widzieli w naszym dobru, w tym, kim jesteśmy, rzeczywistą twarz Pana Boga. No dobrze, to niech wystarczy w tym tygodniu. Moi drodzy, najprawdopodobniej, kiedy wy to oglądacie, to ja jestem już w Stanach, w sensie w Chicago, aczkolwiek jest też szansa, że nie jestem, bo mam ogromne szanse, że mnie nie wpuszczą tym razem. Więc bardzo możliwe, że jeżeli wy to oglądacie w piątek rano, to ja już lecę z powrotem, bo mnie nie wpuścili. No chyba, że mnie wpuścili, ale to się pewnie okaże w najbliższych odcinkach, bo się wam powiem, czy jestem, czy nie jestem. Więc gdzieś tam jestem, nie wiadomo gdzie, Pan Bóg wie. No to tyle na dzisiaj. Widzimy się w poniedziałek, że wam dobrej niedzieli pełnej Pana Boga. Ściskam, błogosławię z Bogiem. Pa!